pierwszym czytaniu z Księgi Pieśni nad Pieśniami jakoś w sposób niesamowity czuć miłość, czuć tęsknotę osób, które są zakochane między sobą. One się nie widzą, one jeszcze się nie spotkają. Spotykają, one dopiero czekają na siebie, ale jednak to oczekiwanie jest tak pełne tęsknoty, że można powiedzieć, że aż ta miłość jest wcielona w sposób niesamowity. Popatrzmy choćby na takie wyobrażenia. Powstań, przyjaciółko ma, gołąbka, gołąbko ma, piękna, ukaż mi swą twarz, słodki jest twój głos, twarz twoja pełna wdzięku. Czy wcześniej, ukochany mój, biegnie przez góry, po pagórkach, umiłowany podobny do gazeli, do młodego jelenia. Miły mój, jak tak spokojnie popatrzymy na te wyrażenia, to widzimy, no jest tam miłość, jest tam jakby próba opisania kogoś, kogo bardzo kocham i próbuję to opisywać różnymi słowami, porównaniami, może nawet dla nas nie zawsze zrozumiałymi, ale jeśli my mówimy wiele takich dobrych słów, komplementów, to widać, że wtedy z serca człowieka wypływa miłość, wypływa takie no zauroczenie niesamowite, my byśmy dzisiaj powiedzieli takie wow, takie jedno wielkie wow. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że cały problem też z Panem Bogiem czy z Jezusem jest taki, że jeżeli nie ma w nas tej tęsknoty człowieka ukochanego, tego wow, tego opisania, że wie, dlaczego Jezus jest dla mnie tak fantastyczny, dlaczego na Niego czekam, no to wtedy to będzie takie, no czekam, bo czekam. Jezus taki jest, jaki jest. No w końcu co ja jestem winny, że jest taki. No problem we wszystkim jest, problem zaczyna się i kończy zawsze w miłości. Że tak naprawdę cokolwiek byśmy powiedzieli o wierze, cokolwiek byśmy powiedzieli o Adwencie, cokolwiek byśmy powiedzieli o naszej relacji z Bogiem, to wszystko zależy od miłości. Bóg jest miłością, Bóg nas pierwszy umiłował. Jeżeli Go nie umiłujemy, jeżeli nie doświadczymy miłości, nie spróbujemy odpowiedzieć na Jego miłość naszą miłością, no to nie będzie tęsknoty, nie będzie wow, nie będzie jakiegoś takiego oczekiwania, nie będzie, bo do tego się nie da zmusić. Tylko miłość jakby pokazuje, że to jest naturalne, natomiast bez miłości się do tego nie da zmusić. No można być aktorem, ale kiedy nie ma miłości, to też nie ma słów, które o miłości mówią. Psalmista pokazuje, że miłość idzie jeszcze dalej. To zauroczenie, ta tęsknota za Bogiem idzie jeszcze dalej. I mówi o pieśni, o tym sławieniu Boga na cytrze, na 10 strunach, graniu, śpiewaniu Panu Bogu w sposób wdzięczny, czy śpiewaniu Mu pieśni nowej. I to ten zachwyt wyraża się absolutnie, można powiedzieć, w twórczości, że rzeczywiście, jeśli kogoś kocham, jeżeli mi na kim zależy, jeśli Bóg jest dla mnie wielki, to ja będę Mu śpiewał pieśń nową. I tu widać, że my to potrafimy. Widać to po kolędach, że może nie umiemy powiedzieć jasno, tak kocham Pana Boga, tak kocham Jezusa, ale ten śpiew kolęd, to pragnienie śpiewania przeróżnych kolęd, grania na różnych instrumentach, 10, nie 10, jest w nas, wyzwala w nas jakiś taki rezerwuar miłości do Pana Boga, że my może nawet sobie nie uświadomiamy, ale naprawdę w czasie Bożego Narodzenia, w tym okresie, jest w nas niesamowicie dużo miłości i do ludzi, kiedy dzielimy się różnymi darami czy prezentami, i do Pana Boga, kiedy chcemy śpiewać, wyśpiewać kolędy, bo gdzieś w serce nasze czuję, że to jest miłość, że w taki sposób możemy wyrazić to, że Pana Boga kochamy. Ewangelia mówi o spotkaniu dwóch kobiet, Elżbiety z Maryją. I Elżbieta tłumaczy Maryi, że kiedy usłyszała głos jej pozdrowienia, dzieciątko z radością poruszyło się w jej łonie, w moim łonie. Dzieciątko, brefos, słowo greckie określa kogoś, kto jest nienarodzonym dzieckiem, ale też kogoś, kto się zaraz po tym, jak się narodził, też może określać niemowlę. Ciekawe, że Grecy mają jedno słowo na człowieka, który jest przed narodzeniem i po narodzeniu. Elżbieta w 6 miesiącu, więc tak naprawdę, który to jest? 24, 25, 6 tydzień? Jest w 6 miesiącu, a dziecko już z radością skacze w łonie Elżbiety. To nie jest płód, to nie jest zygota jakaś, to jest dziecko, to jest człowiek, które rozumie, czy rozumie głos, czy rozumie przyjście Maryi, rozumie głos Maryi, który słyszy jego mama Elżbieta.
Niby takie proste stwierdzenie. Ktoś by powiedział, no to jest normalne, że dziecko jest w łonie matki, ale my sobie naprawdę musimy uświadamiać i może bez jakichś uprzedzeń, dobrze byłoby, gdybyśmy sobie tak naukowo uświadomili, że to jest po prostu człowiek, że to jest człowiek. My pewne rzeczy nie widzimy, my pewne rzeczy nie rozumiemy, my pewne rzeczy z punktu widzenia naukowego widzimy, że one są w rozwoju, ale to jest człowiek, to jest dziecko. I kto wie, da Pan Bóg, to nauka kiedyś odkryje, że tak naprawdę najbardziej kluczowe dla wychowania dziecka być może są pierwsze miesiące, czy w ogóle okres ciąży. A dopiero potem się pewne rzeczy kształtują, ale tak naprawdę to, co się ukształtuje wtedy, w jaki sposób traktujemy dzieci, jak je kochamy, w jaki sposób je przyjmujemy, akceptujemy, jak na nie oczekujemy, że ma wielki wpływ na to, jak one potem się czują kochane w życiu, akceptowane i pełne wartości. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.